Było stary. Więc no tak jak mówię. Tak jak mówiłem, tak powiedziałem. Słuchaj, teraz takie pytanie lekko zwariowane. I z nami Marcin Wrzosek. Marcin. Także Sylwester był bardzo spokojny w tym roku. Możecie spać spokojnie. Jeżeli nasza walka by się zakończyła podwójnym knockoutem, żebyśmy sobie wyjebali gonga, uważam, że to byłoby zajebiste i tego mu życzę. Powiedz mi, co myślisz o seksie z byłą? BetClick, najlepszy bukmacher. Ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Nowy rok, stary ja, ale nowy Fame 17, pierwsza konferencja dymy, to mało powiedziane, ale oprócz tego oczywiście fantastyczne pytania, trochę śmiechu, to wszystko na BetClick Polska, także zostaw łapę w górę, subskrybuj i zapraszam na ten materiał. I wystartowaliśmy. Tu nabuzowane, siłownia otwierana, sztuki walki też tam są, tak? No kurde, wszystko. Oczywiście, że tak. Ta rzymska klatka, której wspominałeś na konferencji, to, to by było coś. To dzisiaj pomysł, to ale dzisiaj to by pomysł. Było coś. Arek Tańczyla mówi, rzymską klatkę zbuduj ciągle. Było, stary, jaki pomysł do jebany. Już wspólnika przekonują. Gdyby mordę musimy zrobić, mordę musimy zrobić. Ludzie by przyjeżdżali trenować u ciebie klatce, w rzymskiej, przecież tak. Gdzie masz trenować rzymską klatkę? Influencerzy by przyjeżdżali, do jebane. Bo z dzikami, dziki też mają jakby współpracę z tobą jakąś tam. Zgadza chyba, nie? Się. Jak oni mają swoją ławeczkę, to ty byś mógł mieć swoją rzymską klatkę. Rzymsko i youtuberów na sparingi, że no jak kurwa to... Samo się to robi. Może Krzyśka spuszować, żeby się zgodził. Powiedz mi, jak emocje, jak w ogóle po tej konferencji? No tak jak mówię, no to nie jest na pewno mój świat, no tak jak mówię, jestem pięściarzem. No ale tak jak mówię, przyszedłem tutaj zarobić jakieś lepsze pieniądze, no bo od dłuższego czasu w boksie nie mogę dostać. Tak jak mówię, no ja wiem, że... ale się myślę, że odnajdę szybko. Tak jak mówię, no to nie jest mój świat, tak jak mówię, no ja jestem pięściarzem, przyszedłem tu zarobić. Jak przyszedłem szczerze, przyszedłem tu zarobić. Pieniądze są potrzebne, przydatne na pewno w życiu, zwłaszcza, że no tak jak mówię, no, więc no tak jak mówię. No. Tak jak mówiłem, tak powiedziałem. Słuchaj, teraz takie pytanie lekko zwariowane. Wyobraź sobie, że życie to gra. Ty jesteś jedną postacią i w tym momencie jaki masz level swojej postaci? Jakbyś to... 23, mam 23 lata. Sprytnie, sprytnie właśnie, tak wiek dobrze to oddaje. Uważasz, że swoje... Nie, tak szczerze to chuj... I z nami Marcin Wrzosek. Marcin? Zaczyna się znowu? Bum! Pozdrowienia dla Alana, tak? Tak, tak. No nie, no ale tak jakbyś miał ocenić na razie swoje życie, to jakbyś tak... Jest dobrze. Dobrze! Ale gdybym miał więcej w sobie samozaparcia, zorganizowania i mógłbym być o wiele, wiele wyżej niż jestem teraz. Ładnie to. To jest ładne powiedziane. Nice. Czyli za mało. Chciałbyś więcej, żeby ci było na konferencji? Tak, oczywiście. Zdecydowanie więcej. No, za mało mnie było. Boxdel za dużo czasu zajął. Grubas. No na razie w sumie skupiam się na walce w 100%, także Sylwester był bardzo spokojny w tym roku. Możecie spać spokojnie. Jednego drinka sobie wypiłam, ale to też kalorie, wszystko było wliczone. Parę chipsów wpadło, ale też wliczone w kalorykę, wszystko od linijki po prostu było. Powiedz nam, jak spędziłeś Sylwestra? Spędziłem w domu oglądając filmy z narzeczoną. Narzeczona w ciąży, to pierwszy raz od 20 lat bez kasa. Pierwszy dzień nie, to jest niesamowite. Niesamowite. Odmieniony człowiek, jestem odmieniony. Boże, to te Street Fighter zmieniają. No dobra, w związku z jakimiś życzeniami, tak od siebie, dla widzów, co byś mógł życzyć ludziom? Szczęścia, dobrych melanży, dużo pieniędzy. Piękne życzenia. 2022 za nami, ale jakbyś tak miał podać mi jedną najważniejszą rzecz dla ciebie. Coś, co tak ci utkwi, można powiedzieć, na zawsze. Na zawsze! 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 Zmiana kontentu. O kurwa, jak ja się cieszę, bo, stary. Tak. Ale ja się cieszę, siadam przed kamerą i jestem w swoim żywiole. Przecież kocham analizować, dyskutować, przekminiać. Już robiłem ten, wiesz, w tej rozrywce siedziałem. Nie zauważyłem, kiedy moja widownia trochę dojrzała, już ich to przestało bawić. Więc ten switch, ja się strasznie bałem, jak ludzie to przyjmą, byłem giga przejęty. Prawda jest taka, że ludzie myśleli, że ten licznik szedł od 100 do 0, bo ja już miałem to przygotowane. Gówno. Tydzień przed nie wiedziałem, co mam zrobić ze sobą. Kminiłem to cały rok, miałem deprechę. Chyba wygranie walki, bo miałem jedną w tamtym roku. Otworzenie się na ludzi. Myślę, że po prostu, że zacząłem szukać znajomych, przyjaciół i tak dalej, otworzyłem się na ludzi i przestałem siedzieć taki samotny mocno. Byłem strasznym introwertykiem, a teraz jestem strasznym ekstrawertykiem. Mam jeden czy dwa dni, że siedzę samemu wieczorem i mam takie... Nie wiesz, co z sobą zrobić. Dlaczego nikt nie ma na mnie czasu? Halo? Kiedy żona rodzina, kiedy ma termin? Narzeczona rodzi 24 stycznia. Otóż niedługo... Już łebek wystaje. A w tym nadchodzącym roku, czego byś co byś chciał osiągnąć? Zdobyć drugi pas.
jedną chociaż. Coś takiego, co chciałbyś osiągnąć w tym roku, albo szczęście. Zrobić. Utrzymać szczęście. Czuję się teraz szczęśliwy, w miarę spełniony w życiu, chcę to utrzymać. Chcę nie, że nie jest tak dużo, ale jednak to jest ważne i to według mnie jest dużo. No to, na to trzeba cały czas pracować, co nie? Skupiam się teraz w całości na klubie sztuk walk. Hunter, mocno promować, rozwijać. On Klaudia napina łapę. Można powiedzieć, że takie twoje to jest dziecko w tym roku, żeby ono tak nasze, zaczęło... Nasze, jest Krzysztof nawet, przychodzi, dzień witam serdecznie. Witam, witam. Panie Krzysztofie, ta rzymska klatka, bo to jest coś, co... Naprawdę, my się tu teraz śmiejemy, ale to jest coś, co wydaje mi się, że to, by, to byłoby spontan. Przełomem. No, rzymska klatka jest tematem gorącym dzisiaj, zobaczymy, przemyślimy, ale no... Ja nie ma nad czym myśleć, ja to trzeba działać. Ja jestem otwarty, nie wiem, czy są kluby, które mają rzymską klatkę. No właśnie nie mają. Ma, byśmy byli jedynym Polsce. Może właśnie jadą, pierwszy licencjonowany klub. Rzymsko, Romanian Cage i Boxdel z Jacą Murańskim muszą paść. To jest świetny pomysł. W tym roku, w 2023 roku spełniamy jedno marzenie i możesz sobie zażyczyć wszystkiego, co chcesz, z tym, że uwaga, twój przeciwnik dostanie dokładnie to samo, co ty. Co by to było? Chciałbym znać odpowiedź na każde pytanie. Wtedy byłbym wszechmogący. I wszechwiedzący. To samo wędruje do Karolka. Kurwa, to jest ciężkie, bo chciałem powiedzieć, że takie moje marzenie to byłoby mu wyjechać gonga tak, żeby padł na matę. Czyli w tym momencie on też tobie. Ale powiem tak, jeżeli nasza walka by się zakończyła podwójnym knockoutem, żebyśmy sobie wyjechali gonga, uważam, że to byłoby zajebiste i tego mu życzę, ponieważ byśmy przeszli do historii fejmu, że dwa takie pajace, które się nawzajem znokautowały. Uważam, że to byłoby zajebiste. Co by to było? Rzeżączkę. To źle dla sąsiada trzeba, to jesteśmy w Polsce, przepraszam, w jakim my kraju żyjemy. A masz, Armagedonie! Oh, wow. Walka wieczoru na Fame 17, Ferrari Łaszczyk. Typ twój? Ferrari, zdecydowanie Ferrari. Okej. Okay. Fenomenalna walka. Na to, no cóż, no muszę stać po stronie swoich chyba. Ciężko powiedzieć. Gdyby Ferrari był jakby zapaśnikiem, no to bym stawiał jakby bardzo na niego. On jest trochę, Łaszczyk. Tak, ale tak ciupkę, ale rozum mówi Łaszczyk. Serce mówi, że to byłoby ciekawe, gdyby Ferrari wygrał, ale to już mu całkiem ego wypierdoli. Ja władca biegiem, ja jestem największą gwiazdą tego teraz. Rozum za Łaszczykiem troszeczkę. Okej. Okay. Czy jesteś w stanie pokazać nam ostatnią wiadomość w twoim telefonie? Ale jaką? Na Messengerze? No. No, weź nam batony daj. Weź nam batony daj, potwierdzam. Ostatnia moja wiadomość to jest od Tomka Działowego, masz nieodebrane połączenie głosowe. A, potwierdzam. Także Tomek dzwonił i się nie dodzwonił, nie dodzwonił się. Bo gościu tu ktoś jest na fejmie. Nie mogę teraz gadać, bo jestem na fejmie. Powiedz mi, co myślisz o seksie z byłą? No zależy. Z którą? Zależy od sytuacji i jak, czy to jest była, nie wiem, której coś łączyło, coś poważnego, czy się tylko z nią kręciło, no to zależy. I wszystko zależy od sytuacji. Tak, tak. Daję ci marker i narysuj twarz Arka Tańculi. Jak według ciebie wygląda Arek Tańcula? Dobrze. Kwadratowo. Tak kwadratowo. Nie? Smutny po porażce. Proszę państwa, Arkadiusz Tańcula smutny po porażce z wiewiórem. Chodzi tylko o to, żebyś narysował twarz Karolka. Takie kurwiki ma w oczach, ponieważ taki właśnie ptiasz. Ja go widział. No. Jest i on, proszę państwa. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Narysuj twarz twojego przeciwnika. Aha. Oj, 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 oj. Czaro, Czarmageddon. Taki obraz, to poziom twoich żartów. Telefony oceniają nieznajomi. Wow.